Zaburzenia natury psychicznej u żołnierzy nie tylko są wynikiem czynnego udziału w misjach czy działaniach wojennych. Szkolenia wojskowe nie zawsze przygotowują ich do okoliczności, w których muszą się szybko zaaklimatyzować. Przykładem tego są zagrożenia na granicach naszego kraju czy pomoc powodzianom. Muszą realizować obowiązki z dnia na dzień, z godziny na godzinę nawet. Czasami to powoduje dyskomfort w ich poczuciu bezpieczeństwa. Wydaje mi się, że i to jest największą tym odczuciem właśnie braku stabilności. Do tego musimy ich przygotowywać. Zmiana pokoleniowa w wojsku pokazała, że trzeba zmienić też podejście do młodych żołnierzy. A chodzi o tak zwane pokolenia alfa, czyli ludzi urodzonych po 2010 roku i pokolenie Z, urodzonych przed 2010 rokiem, a po 1995. To są ludzie, którzy mają zupełnie inny pogląd na życie niż ludzie z mojego pokolenia, prawda, czy pokolenia dowódców plutonów, dowódców drużyn. To wszystko powoduje, że u żołnierzy mogą wystąpić różnego rodzaju problemy. Zaburzenia nerwicowe, zaburzenia lękowe, to są tego typu trudności, które nie pozwalają na pewno właśnie właściwie generować tych czynników, które pozwalają na swobodne funkcjonowanie w otoczeniu. Jak w każdej trudnej życiowej sytuacji, bardzo istotny wpływ na dobre samopoczucie i radzenie sobie ze stresem ma rodzina. To ona stanowi pierwszego psychoterapeutę. Rodzina przede wszystkim może być wsparciem, po prostu wykazać się zrozumieniem, nie oceniać, ale rozumieć. A w przypadku, gdy problem jest poważniejszy, żołnierze mogą już liczyć na pomoc specjalisty. Tak jest w 100. Batalionie Łączności w Wałczu. Dowódca jednostki ma konsultanta do spraw psychoprofilaktycznych i każdy żołnierz potrzebujący wsparcia może liczyć na pomoc psychologa.